Spotkanie zespołu do spraw gospodarki odpadami komunalnymi Unii Metropolii Polskich odbywające się w Bydgoszczy. To jest jubileuszowe 10. spotkanie, którego celem jest przede wszystkim ocena funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po roku wdrażania nowego systemu w miastach Unii Metropolii Polskich, ale również przedstawienie i zapoznanie innych członków Unii Metropolii Polskich na temat zaawansowania budowy zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Nasza spalarnia jest spalarnią o wydajności 100 tysięcy ton. Realizujemy ją zgodnie z harmonogramem, nie mamy żadnych zakłóceń, także tenże harmonogram zakłada 21 grudnia 2015 odebranie kluczy i pełna moc produkcyjna. Jestem pod dużym wrażeniem tego, co robi Bydgoszcz, jeśli chodzi o budowę spalarni. My dopiero planujemy budowę tego typu obiektu, jesteśmy na etapie analiz, chcemy to pieniądze pozyskać dopiero w tej perspektywie finansowej. Natomiast Bydgoszcz, z tych miast, które budują spalarnię, jest najbardziej zaawansowana i tylko gratulacje dla Was i życzę powodzenia. Jesteśmy jedną z tych instalacji, która może się pochwalić zdecydowanie największym zaawansowaniem, jeśli chodzi o realizację budowy w ramach budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Realizujemy harmonogram, nie przewidujemy większych opóźnień. Wiadomo, wszystko też zależy od aury, która w tym roku może nas zaskoczyć, ale robimy wszystko, żeby przygotować się na każdą ewentualność i przewidujemy zakończyć realizację zgodnie z harmonogramem. Jesteśmy na terenie budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Dzisiaj spotykamy się z okazji dwóch. Po pierwsze, w Bydgoszczy odbywa się od wczoraj posiedzenie zespołu do spraw gospodarki odpadami Unii Metropolii Polskich. Witam serdecznie wszystkich członków zespołu. I dzisiaj druga okazja w ramach posiedzenia 10. jubileuszowego zespołu do spraw gospodarki odpadami to wizyta na budowie oraz nadanie imion walczakom. Stoimy tutaj przed zakładem, który jest, tak jak padły słowa, liderem, ale jest to zakład, który staje się standardem w polskiej rzeczywistości. Cieszę się, że nasza budowa jest na takim etapie zaawansowania. Niewątpliwie to duży wkład i wpływ naszych partnerów, którzy tą inwestycję realizują. To jest Alstaldi, Termomechanika, Ekologia. Bez ich profesjonalizmu, doświadczenia na pewno nie byłoby tak łatwo. Pamiętajmy, że są to technologie bardzo sprawdzone. W całej Europie jest kilkaset tego typu instalacji. Ta nasza jest na pewno nowocześniejsza, bo każda kolejna wykorzystuje nowe rozwiązania technologiczne. Cieszę się, że już wkrótce, to za ładne kilkanaście miesięcy ruszy pełną parą, będzie dostarczać energię cieplną, energię elektryczną i przede wszystkim rozwiązywać problem parą. Koledzy samorządowcy, koleżanki, koledzy samorządowcy, dziękuję za przybycie, świętowanie razem z nami tego ważnego dnia. Wszystkiego dobrego. Z kalkulacji Ministerstwa Środowiska wynika, że jeszcze możemy wybudować w Polsce spalarnię na jakieś 900 tysięcy ton. 950 generalnie rzecz biorąc. To już nie jest dużo. To tylko tyle i aż tyle, żeby zabezpieczyć odzysk materiałowy, który jest na pierwszym miejscu w hierarchii postępowania, na drugim miejscu w hierarchii postępowania, ale niezmiernie ważny. Dlatego się ogromnie cieszę, że jedna z tych sześciu w tej chwili jest w Bydgoszczy, a te pozostałe, w których gdzie powstaną, też będziemy żarliwie patronować i wspierać, zachęcając, żeby to były najlepsze dostępne techniki, technologie stosowane przy tego typu rozwiązania. Gratuluję. Zapraszam się na połowę przyszłego roku na otwarcie tego zakładu, już takie finalne. Dziękuję.